Budżet obywatelski po raz trzeci. Ruszyły zapisy do przedszkoli. Rekordowe Światowe Dni Młodzieży. Misja na Marsa. Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na informacje. Mieszkańcy Krakowa mają szansę zmienić wygląd swojej dzielnicy i miasta. W tym roku mogą to zrobić trzeci raz w ramach budżetu obywatelskiego. Trwają właśnie konsultacje, a do końca marca można składać propozycje projektów. Chciałbym, żeby ten budżet obywatelski zawierał w sobie rewitalizację i modernizację Parku Lotników i całej okolicy wokół Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zdecydowanie ścieżka rowerowa od generalnie cała ulica Kamińskiego z osiedla powiedzmy Kozłówek czy tam Kurdwanów do Ronda Matecznego. W tym roku, jeżeli chodzi o dzielnicę i projekty o charakterze dzielnicowym, to jest łączna kwota w wysokości 2 milionów. Ponad 2 milionów 300 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o projekty i budżet o charakterze ogólnomiejskim, to jest kwota 8,5 miliona złotych, która będzie wydatkowana w całości w roku 2017 na ich realizację. Kto może głosować, kto może składać projekty? Jeśli chodzi o głosowanie, jak i składanie projektów, są uprawnieni do tego mieszkańcy miasta Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym muszą być mieszkańcami danej dzielnicy. W przypadku projektów ogólnomiejskim tutaj jest pełna otwartość. Temat Światowych Dni Młodzieży coraz częściej pojawia się w mediach i to nie tylko z powodu rangi wydarzenia czy obaw z nim związanych, a rekordów. Organizatorzy spodziewają się nawet 2,5 miliona pielgrzymów. Blisko 6 tysięcy dziennikarzy, ponad 150 najważniejszych stacji, które w ponad 20 językach będą transmitować spotkania młodzieży z papieżem na cały świat. Jesteśmy na to przygotowani, chociaż wyzwanie jest olbrzymie, bo nigdy w historii Polski nie przybyło do nas tylu dziennikarzy. Jest olbrzymia promocja Krakowa jako jednego z najpiękniejszych miast w Europie, niewątpliwie najpiękniejszego w Polsce, mówię to z całą premedytacją jako warszawiak. I Kraków jest naszą wizytówką po prostu. I myślę, że Światowe Dni Młodzieży poza wymiarem religijnym będą miały ten wymiar świecki, że ruch turystyczny tutaj znacznie się zdynamizuje. Jeszcze bardziej. Takie wydarzenie o randze światowej będzie na żywo transmitowane przez co najmniej 150 najważniejszych stacji w 20 kilku językach na całym świecie równocześnie. Ponad 7300 trzylatków może od września rozpocząć naukę w przedszkolach. Pod warunkiem, że rodzice pociech zarejestrują je do 31 marca poprzez specjalny serwis rekrutacyjny. Przy naborze brane są pod uwagę kryteria główne, tak zwane ustawowe, i kryteria dodatkowe, tak zwane gminne. Listy zakwalifikowanych do przedszkoli dzieci będą ogłaszane 28 kwietnia. Rodzice mają możliwości rejestrowania się na portalu edukacyjnym, wypełniania przez internet formularza zgłoszeniowego, rekrutacyjnego, może pobrać z internetu to zaświadczenie, które będzie mu przydatne przy zdobywaniu punktacji przy rekrutacji. Logując się, można na bieżąco śledzić losy podania, także sprawdzać liczbę punktów. System po zakończeniu rekrutacji również poinformuje kandydatów o wynikach naborów. W przypadku składania podań kolejność nie ma znaczenia przy ustalaniu wyników. Przypominam również, że można wybierać więcej niż 3 przedszkola. Szczególnie jest to ważne w przypadku dzieci młodszych, ponieważ zwiększa to szansę na przyjęcie już w pierwszym etapie rekrutacji. W 30 punktach w Krakowie specjaliści udzielają bezpłatnych porad prawnych. Z darmowej pomocy mogą skorzystać osoby przed 26 rokiem życia, seniorzy powyżej 65 roku życia, weterani, kombatanci, osoby z kartą dużej rodziny albo ci, którzy w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej ponieśli straty. Adresy punktów pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej. Andrzej Wajda, laureat Oscara za całokształt twórczości. Jeden z najwybitniejszych twórców światowego kina, czołowy reżyser Polskiej Szkoły Filmowej, znakomity reżyser teatralny. Twórca takich filmów jak Ziemia Obiecana, Panny z Wilka, Popiół i Diament, Człowiek z Żelaza czy Katyń. 6 marca obchodzi 90. urodziny. Z tej okazji w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się koncert muzyki filmowej na 90. urodziny mistrza. Down to Gonkibar.
Wieczorem w Tauron Arenie zagra grupa Scorpions. Legendarna formacja powstała 50 lat temu w niemieckim Hanowerze. Muzycy na swoim koncie mają 20 albumów studyjnych i ponad 75 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. Fani zespołu z pewnością usłyszą dzisiaj ponadczasowe hity jak Wind of Change, Send Me an Angel czy Still Loving You. Dwóch profesorów, Jan Małecki, historyk emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Aleksander Skotnicki, lekarz kierownik Katedry Hematologii Collegium Medicum UJ, otrzymali nagrodę imienia księdza Stanisława Musiała za rok 2015. Profesorowie zostali wyróżnieni za działalność na rzecz dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Nagrodę przyznaje Klub Chrześcijan i Żydów Przymierze. Fundatorami są rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent miasta Krakowa i gmina wyznaniowa żydowska w Krakowie. Nie wierzcież, że to klechda czy humbug. Rzecz działa się nie w kraju samurajów pod Fujiyamą, lecz u podnóża Wawelu przed pół trzecia roku. Tak zaczynało się pierwsze zeszłoroczne krakowskie dyktando. Jego autorką była profesor Mirosława Mycawka, a z tekstem najlepiej poradził sobie Patrycjusz Pilawski z Wodzisławia. Kto w tym roku zostanie mistrzem ortografii, przekonamy się już w niedzielę. Zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże i wiele osób, które w tamtym roku uczestniczyło w dyktandzie, w tym roku również w nim chce wziąć udział i weźmie udział. To jest dyktando, które profesor Dunaj nazwał ekstremalnym dyktandem krakowskim, ale może to właśnie będzie wyróżnik tego dyktanda. Dyktando zawiera szereg takich nietypowych wyrazów, to może właśnie jest okazja, żeby je uprzytomnić użytkownikom polszczyzny. W tamtym dyktandzie pojawiły się takie wyrazy jak morzypła, merzyki czy morzylinki i z pewnością wiele osób słyszało je po raz pierwszy. Ja muszę powiedzieć, że układając dyktando też zetknęłam się z nimi po raz pierwszy, ale uznałam, że właśnie może to jest dobra okazja, żeby je wyciągnąć z jakichś głębokich pokładów polszczyzny. Punkty widokowe, kąpielisko, centrum sportów wodnych, kioski, ścieżki rowerowe. Wszystko na 62 hektarach. Tak może wyglądać już niedługo Park Zakrzówek. Urząd Miasta Krakowa razem ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosił właśnie międzynarodowy konkurs na zagospodarowanie tego terenu. O tym, który projekt będzie realizowany, zdecydują mieszkańcy. Głównym zadaniem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania oraz elementów małej architektury, jak również obiektów kubaturowych, które występują w obszarze, także bardzo szeroki zakres. Przewidujemy, że w tym roku uda nam się rozstrzygnąć konkurs, jak również opracować projekt budowlany na podstawie pracy, która będzie wybrana ostatecznie przez mieszkańców. Liczymy na architektów spoza Polski bardzo. Szczególnie tych, którzy mają duże doświadczenia w kształtowaniu terenów parkowych. Rowerzyści w Krakowie mają prawie 166 km ścieżek rowerowych, w tym pasy rowerowe i kontrapasy. Do końca 2019 roku w mieście mają powstać drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Nowochódzkiej, Konrada czy ulicy Wielickiej. Łącznie 140 km. Pod warunkiem, że miasto dostanie dotację unijną. Na samodzielne inwestycje rowerowe mamy w tym roku około 1,5 miliona złotych i za to postaramy się zrobić prawie 6 km drogi dla rowerów wzdłuż wałów Wisły, to jest na lewym brzegu. Powstanie na pewno koncepcja brakującego i bardzo ważnego odcinka do Tyńca, ale również w tym roku, miejmy nadzieję, zostaną wreszcie uruchomione pieniądze z tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Infrastruktura będzie służyła już zaraz na wiosnę roku 2017. Nie tylko dotacje ze środków unijnych, ale i Światowe Dni Młodzieży mogą pokrzyżować plany tegorocznej dużej rozbudowy ścieżek. Dlatego zapytaliśmy krakowskich cyklistów, co sądzą o dodatkowych choćby kilku kilometrach dróg rowerowych. Liczba absolutnie nie robi wrażenia, jeżeli miałbym tak globalnie popatrzeć na cały Kraków. Nie za dużo. 7 km w roku? Nie. Mogę przejechać w kilka minut, więc... Taka jedna ścieżka tak naprawdę z centrum do Nowej Huty to już jest 8 km. No to tak naprawdę no to możemy sobie to zobrazować, że to jest niewiele. XIX-wieczna strzelnica na Woli Justowskiej została odbudowana. Swoje umiejętności szkolili tam m.in. legioniści Józefa Piłsudskiego i członkowie Związku Strzeleckiego. Przetrwała dwie wojny i czasy PRL-u. W latach 90. pojawiły się kłopoty z jej utrzymaniem.
Zdewastowany budynek miasto przejęło w 2012 roku. Chcemy, ażeby to miejsce żyło pod kątem historycznym, wystawienniczym, sportowym i chcemy te wszystkie funkcje tutaj przez przyszłego operatora jakby razem umieścić. W tej części, w której jesteśmy, czyli w tej głównej reduty, będzie część taka jakby reprezentacyjna, będzie możliwość małej gastronomii, będzie mała restauracja, będzie możliwość zorganizowania jakichś wernisaży. Natomiast w części wschodniej i zachodniej będzie możliwość stworzenia części fitnessowej, rekreacyjnej, jakieś małe bilardy, jakieś rowerki, jakaś rehabilitacja. Na koniec zabierzemy Państwa na Marsa, albo raczej pokażemy, jak można zobaczyć go z bliska. A to dzięki uczniom Gimnazjum Integracyjnego nr 74 w Krakowie, którzy konstruują łazika marsjańskiego. Projekt został już nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Projekt z klasą, organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Po skonstruowaniu maszyna wystartuje w największych w Europie zawodach robotyczno-kosmicznych. Jeśli projekt gimnazjalistów zostanie dostrzeżony przez jury, to kto wie, może podejmie misję na Marsie. Łazik będzie zdalnie kontrolowany, będzie posiadał na swoim pokładzie dwie kamery, będzie posiadał także łapę, której zadanie będzie pobieranie próbek, chwytanie przedmiotów. Będziemy w stanie go kontrolować z odległości około 5 km. Łazik w ogóle będzie pojazdem kołowym, nie gąsienicowym, o długości 1 metra, co też będzie miało przełożenie na przyczepność. To jest zegar sterowany wzorcem atomowym. Wykorzystamy go do pokazania dokładnego czasu i odmierzenia, jaki czas będzie na Marsie. Jakby godziny marsjańskie tak zwane. Jest to czujnik odległości, który pokazuje nam odległość do 2 metrów. Będziemy mogli dzięki temu nawiązywać odległość, na przykład do różnych skał i do różnych innych przedmiotów. Dostaliśmy 2000 zł grantu na realizację tego projektu. Mamy w zasadzie 50% materiałów. Wszystkie podzespoły elektroniczne, kamery, sterowanie. No i została ta najgorsza część, to znaczy część mechaniczna. Zawieszenie, koła, silniki i zasilanie. Trzymamy kciuki za młodych konstruktorów. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia za tydzień.